Dziś piątek, 10 lutego, to 352 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Maciej Sztykiel, kłaniam się i zapraszam na nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń w i wokół ogarniętej wojną Ukrainy. Ostatni tydzień obfitował w kolejne doniesienia o dostawach amunicji i broni do Ukrainy. Choćby Amerykanie wysyłają nowy pakiet pomocy do Ukrainy. Będzie on zawierał m.in. te pociski o przedłużonym zasięgu do systemów HIMARS, ale też Niemcy w końcu określili mniej więcej, kiedy Ukraińcy mogą spodziewać się niemieckich czołgów. Prezydent Ukrainy natomiast przeszedł do ofensywy dyplomatycznej, politycznej. Odwiedził w drugiej swojej podróży od początku wojny. Odwiedził Wielką Brytanię, Francję, również Brukselę, a na koniec spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Rzeszowie. A po powrocie Zełenskiego do Ukrainy znów zaczął się zmasowany rosyjski ostrzał. Tutaj doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podoljak mówi o tym, że już teraz zaczęła się ta zapowiadana rosyjska ofensywa. Od wczorajszego wieczora Rosjanie wystrzelili ponad 100 rakiet i kilka dronów samobójców. Dzisiaj moim Państwa gościem jest generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego. Bardzo witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie generale, o tym, że ta rosyjska ofensywa już ruszyła, informuje nie tylko doradca prezydenta Ukrainy, również Instytut Studiów nad Wojną Amerykański. No i tu pierwsze pytanie. Na ile Ukraina jest gotowa do odparcia tej ofensywy? Wiemy, że ten front się rozciąga na całej prawie długości południowej i wschodniej Ukrainy. Tak, to jest, panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, to jest kluczowe pytanie. Otóż Ukraina oczywiście miała sporo czasu, czy armia ukraińska miała sporo czasu, bo od jesieni ubiegłego roku, kiedy jej działania ofensywne na dwóch kierunkach operacyjnych zgasło, mówiąc kolokwialnie, z powodu braku odpowiedniej ilości amunicji i techniki, żeby kontynuować czy potęgować te działania ofensywne. No i w związku z tym ten czas w mojej ocenie pozwolił im, tej armii, odpowiednio rozbudować fortyfikacyjnie obronę wzdłuż tego całego frontu, a ten front jest niemały, bo ponad 1100 kilometrów ta linia frontu wynosi, a więc trzeba tutaj po pierwsze było wykonać znaczące prace inżynieryjne, ale też użyć do tego znaczące siły armii ukraińskiej. No i tu się za tym pojawia też pytanie, czy armia ukraińska posiada dostateczną ilość odwodów czy drugich rzutów, które powinny być pogłębiać tą obronę, bo to jest najistotniejsze, kiedy nastąpi taka konieczność, żeby te wojska rosyjskie, które przerwą tą obronę ukraińską na jednym czy dwóch kierunkach, wykonać przeciwuderzenia, kontrataki i ten zatrzymane w tej przestrzeni już operacyjne wojska rosyjskie rozbić i tym samym nie dopuścić do przerwania się tą przestrzeń operacyjną i strategiczną, która groziłaby armii ukraińskiej w okrążeniu w rejonie Donbasu. No i tutaj w ślad za tym też pojawiają się pytania następujące, na ile ta obrona ukraińska jest przygotowana pod względem niszczenia techniki pancernej armii rosyjskiej, bo to jak wiadomo, tej techniki jest dosyć sporo, chociaż starszej generacji, nie do końca też i efektywnej już dzisiaj na współczesnym polu walki, ale jako że masowo tam technika będzie używana, no to istotne będzie jej niszczenie. Wzbranianie także i do tego wzbraniania potrzebna jest artyleria. W związku z tym pytanie też tu pojawia się następujące, czy ukraińska armia posiada dostateczną ilość artylerii i do tej artylerii amunicji. Jak wiadomo, w obronie dziennie trzeba zużywać gdzieś około 8 tysięcy pocisków artyleryjskich, a więc dosyć dużą ilość. No i jak wiadomo, ta technika, która ukraińskiej armii ma trafić i amunicja, tak, ona będzie w głównej mierze warunkować powodzenie tej, skuteczność tej obrony. Jak wiadomo, z tym nie jest najlepiej. Według mojej oceny dostawy techniki, sprzętu bojowego i amunicji są z zachodu opóźnione o co najmniej pół roku. Już w miesiącu czerwcu ubiegłego roku dowództwo armii ukraińskiej zapotrzebowanie takie złożyło, to w przestrzeni publicznej zostało przedstawione, to oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że armia ukraińska zapotrzebowała już w czerwcu 5 tysięcy czołgów, 2 tysiące, 3 tysiące, przepraszam, 500 czołgów,
2000 bojowych wozów piechoty i transporterów, 1200 systemów artyleryjskich, 400 systemów rakietowych tego średniego zasięgu, krótkiego zasięgu do 50-70 kilometrów, tu mam na myśli wyrzutnie typu HIMARS, tak, 1000 dronów kamikadze, także to są te, ta technika jest niezbędna, żeby efektywnie z jednej strony powstrzymać agresję rosyjską, czy tą ofensywę, która się rozpoczęła i trwa na 5 kierunkach operacyjnych, no co najmniej 4, one są tak trudno identyfikowalne jeszcze dokładnie, jeżeli chodzi o określenie, czy to jest 5 czy 4, ale co najmniej 4 kierunkach operacyjnych. W związku z tym, żeby pozwalać, potrzebna jest do tego podnia siła. Czy ta siła teraz, która ma dopiero trafić, bo czołgi do Ukrainy, bo to są będą decydującą rolę odgrywać w wykonywaniu uderzeń czy kontrataku, przeciwuderzeń, gdyby armia rosyjska przerwała tą obronę, żeby ostatecznie tą armię rosyjską rozbić, będą miały kluczowe znaczenie. Jak wiadomo, te czołgi dopiero dotrą w najlepszym wypadku w kwietniu. Czy nie będzie za późno, czy armia ukraińska wytrzyma ten pierwszy rzut operacyjny, czy który jest na głębokość, no głębokość od przedniego skraju do 40-80 kilometrów, czy on wytrzyma ten napór? To jest kluczowe pytanie, które pan postawił i na to pytanie oczywiście będziemy sobie odpowiadać w miarę trwania walk i trzeba pamiętać, że ta obrona ukraińska też nie była tak, że ona miała zagwarantowany odpowiedni komfort, spokój, żeby się dobrze do tego przygotowywać. Ona cały czas była nękana przez armię rosyjską, a głównie jej artylerię, która dokonywała, jak pamiętamy, trudno to nie pamiętać, cały czas ostrzał tych rejonów kluczowych, istotnych z punktu widzenia działań ofensywnych i obezwładniała, jak sądzę, cele te, które są związane z zdolnościami ogniowymi obrony armii ukraińskiej. Jednocześnie w przestrzeni praktycznie strategicznej wykonywała armia rosyjska zmasowane uderzenia rakietowe na praktycznie rzecz biorąc całej przestrzeni ukraińskiej, lotniczo-rakietowe, obezwładniając infrastrukturę krytyczną i dzisiaj też takie uderzenie zostało wykonane. Także ofensywa trwa. Generalnie można stwierdzić, że te główne te uderzenia, które się zarysowują armii rosyjskiej, są prowadzone z jednej strony tutaj od Swatowa, czyli idąc od zachodu, czyli od Swatowa w kierunku Krymiennej. Drugie uderzenie to jest wykonywane tutaj z Bachmutu, spod kierunek w dalszym ciągu te działania tu są prowadzone i w tej chwili są wzmacniane przez użycie wojsk operacyjnych zmierzające do okrążenia tej miejscowości i wojsk tam się znajdujących i przecięcia i prawdopodobnie to już nastąpiło istotnej linii komunikacyjnej, jak jest zasilanie armii ukraińskiej w obronie w tu Donbasie, to jest autostrada M03. To jest bardzo ważny szlak komunikacyjny i przecięcie tej autostrady skomplikuje zasilanie armii ukraińskiej broniącej tutaj ten obszar w Donbasie, w rejonie Donbasu. Kolejnym tutaj kierunkiem uderzenia, który się zarysowuje, to jest od Zaporoża tutaj, Zaporoża na Węglodar, tak, czyli tutaj opanowanie miejscowości Orychowo. Rosyjska armia dąży tutaj do opanowania też tego węzła i poszerzenia korytarza łączącego Krym z lądem. W dużej mierze ten korytarz jest dosyć wąski, w związku z tym, że mogą tu oddziaływać systemy artyleryjskie armii ukraińskiej, ale także hajmarsy. W związku z tym Rosjanie będą dążyć do poszerzenia tego korytarza, prowadząc te działania. I te działania właśnie z tego kierunku od Zaporoża i Bachmutu będą zmierzać właśnie też jednocześnie do poszerzenia tego korytarza, zapewniającego no, bezpieczeństwo dla tutaj tego obszaru, który okupuje armia rosyjska. Kolejnym uderzeniem to są działania prowadzone tutaj na południu, w rejonie Chersonia. Tak, i tutaj te działania zmierzają do opanowania autostrady M17.
to też kluczowa kontroli nad tą autostradą. Generalnie te uderzenia są wykonywane wzdłuż Dniepru tutaj, tak? Jednocześnie ostrzał armii ukraińskiej po drugiej stronie Dniepru, które oni tam w tej chwili, ta obrona została w jakiś sposób przez armię ukraińską po opanowaniu, wyzwoleniu Chersonia zorganizowana. Mhm. Inaczej mówiąc, dłużej teraz trwa, można powiedzieć, no, walka o to, żeby uzyskać przewagę na tych kierunkach i potęgować uderzenie, potęgować nie tylko ogniem artylerii, ale też prowadzenie drugich rzutów taktycznych. Taki będzie zamiar. I teraz, w zależności od tego, na ile ta obrona będzie trwała i uporczywa armii ukraińskiej i pozwoli maksymalnie osłabić tą siłę uderzeniową wojsk rosyjskich, no to inaczej mówiąc, to natarcie, czy ta ofensywa może zgasnąć. I jednocześnie armia ukraińska może wytrwać do czasu, kiedy otworzy ostatecznie swoje drugie rzuty, odwody, uzyska amunicję, która pozwoli jej ostatecznie tą armię rosyjską zatrzymaną w tej przestrzeni rozbić i otworzyć tą obronę wzdłuż przedniego skraju, jaką dzisiaj armia ukraińska zajmuje. Mhm. Trzeba pamiętać o... Tak. Panie generale, chciałem zapytać tutaj o tę sytuację w miejscu, gdzie jest chyba najgoręcej w tym momencie, czyli tak. Bachmut. Tam tak te walki trwają od tygodni i Rosjanie z dnia na dzień przesuwają się coraz dalej w głąb tak terenów Ukrainy. Jeszcze tydzień temu tutaj była mniej więcej granica frontu. No i czy okrążą Bachmut Rosjanie i czy Ukraińcom w ogóle jest szansa, żeby Ukraińcy obronili ten Bachmut? No więc szanse są w tej chwili, no nie mówię, że znikome, ale jest sytuacja wyjątkowo trudna, dlatego że jak go widzimy, praktycznie rzecz biorąc, Rosjanie potęgują te uderzenia od północy i południa, starają się wyjść właśnie, okrążyć tą miejscowość i wyjść na autostradę M03, o której wspominałem. Jeżeli tu ostatecznie odetną zasilanie tych wojsk armii ukraińskiej, które bronią się w Bachmucie jeszcze póki co. Bachmut jeszcze się nie poddał, ale na skutek braku broni, amunicji, dostaw właśnie tu poprzez tą autostradę M03 może dojść do takiej sytuacji, że żołnierze ukraińscy nie będą mieli czym walczyć, mają z amunicji, nie będą mogli stawiać oporu. I to jest zagrożenie, jest tutaj bardzo ważne, bardzo istotne, bardzo groźne. No i według mojej oceny będzie bardzo trudno obronić armii ukraińskiej i tego istotnego, kluczowego miasta, węzła komunikacyjna i autostrady, żeby utrzymać tą autostradę M03. Bo w tej chwili, w mojej ocenie, jeżeli by to w jakiś sposób wzmocnić, czy też odepnąć Rosjan od możliwości okrążenia, armia ukraińska musiałaby na tym kierunku wykonać kontratak, co najmniej siłami brygadowymi, żeby te wojska rosyjskie, które tutaj właśnie zagrażają okruszeniu w tym obszarze, rozbić. A tych możliwości według mojej oceny armia ukraińska nie posiada, mhm, i w związku z tym będzie bardzo trudno utrzymać tą miejscowość i tym samym kontrolę nad autostradą M03, która istotne role odgrywa zasilania. Panie generale, chciałem zapytać, no tutaj na mapie widzimy te dzisiejsze ostrzały, one są właściwie na całej długości linii frontu. Ale chciałem zapytać do słów, które, bo niestety czas nas goni, do słów, które wcześniej pan wypowiedział, czyli że te dostawy broni, czołgów i artylerii są opóźnione o mniej więcej pół roku. Panie generale, czy to jest decyzja wyłącznie polityczna, czy to jest kwestia, że NATO ma taką logistykę, że tyle to trwa, bo nie chce mi się w to wierzyć? Czy to jest kwestia tego, że Amerykanom jest na rękę, żeby ta wojna trwała długo? Dlaczego to wszystko tak długo trwa i dlaczego te czołgi nie jadą tam dziś, tylko Niemcy wyślą 100 czołgów w przyszłym roku? No więc to oczywiście ważne. Według mojej oceny to oczywiście wynika też i zdolności, może nie tyle tego myślenia strategicznego czy też operacyjnego, jeżeli chodzi o generałów czy dowódców armii amerykańskiej czy też armii NATO, ale one głównie determinują zdolności przemysłu zachodniego. A jak wiadomo, przemysł amerykański, jego produkcja amunicji są wyjątkowo ograniczone. Według tam danych, które były publikowane w przestrzeni publicznej, to jest około 20 tysięcy pocisków artyleryjskich, a jak wiadomo, armia ukraińska to może zużyć w ciągu 3 dni. W związku z tym już, żeby zasilać armię ukraińską amunicją artyleryjską do tych systemów artyleryjskich, które zostały jej przekazane,
ta amunicja jest zdejmowana ze składów, z obszarów dosyć dalekich, przywożona na front do Ukrainy. Więc to jest determinant zasadniczy i z drugiej strony, w moim ocenie, no, zachodni politycy też tutaj może nie zdają sobie sprawy, jak to determinują, panie redaktorze, decyzje polityczne. Decyzje polityczne, w mojej ocenie, są spóźnione, to właśnie o te pół roku, dlatego że one powinny być podejmowane tak, żeby realizacja była wykonywana, czy też te zamówienia armii ukraińskiej były wykonywane pół roku wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że one muszą, po pierwsze, ta technika musi wraz z amunicją dotrzeć właśnie miejsce przeznaczenia. Wiadomo, na tą technikę muszą się przesiąść żołnierze, którzy muszą być przygotowywani, jak wiadomo, to przygotowanie w różnych ośrodkach, także Europy Zachodniej trwa i w Polsce. I z drugiej strony wpiąć trzeba w to całe to uzbrojenie, w cały system dowodzenia armią ukraińską na polu walki i co? Logistycznego wsparcia i bojowego wsparcia, bo ta technika działa w określonym środowisku walki. A więc to nie jest takie proste i dochodzi do takiej sytuacji, jak obserwujemy, że politycy mają czas, oczywiście debatują, podejmują decyzje, wykłócają. Ale czy nie będzie za późno, panie generale? Wiadomo, co się działo z Niemcami, jeżeli chodzi o podjęte. I teraz ta technika trafi. Armia ukraińska stawiana jest w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji, gdzie musi czekać, a oni czasu nie mają. Ukraińska armia czasu nie ma. W związku z tym dochodzi do takiej sytuacji, jak obserwujemy. Zamiast kontynuować działania zaczepne, ukraińska armia musiała się zatrzymać, czekać, do tej pory czeka na tą technikę. A techniki, jak póki co, nie widać, bo Abramsem kiedy mają dotrzeć? Dopiero ewentualnie w przyszłym roku, dopiero albo pod koniec tego roku. W związku z tym, przyjęta też w moim ocenie polityczna strategia, tak zwane gotowania żaby, czyli Rosji, nie odnosi skutku, bowiem wiadomo, że konsekwencją tego najbardziej dotkliwą jest uderzenie w armię ukraińską, bo ona ponosi te decyzje podane z opóźnieniem, uderzają w armię ukraińską, a rosyjską żabę, widzimy, nie da się tak szybko ugotować i jeszcze na dodatek w zimnej wodzie, a gotowana jest armia ukraińska w ogniu armii rosyjskiej, tak? Niemożliwość podejmowania dosyć znaczących wysiłków w tej przestrzeni z powodu właśnie, co powiedzieliśmy, braku techniki i amunicji, która dociera z półrocznym opóźnieniem zamiast z półrocznym wyprzedzeniem, żeby technika i amunicja czekały na armię ukraińską, a nie armia ukraińska czeka na technikę. To jest zgodnie z sztuką wojenną, co się nazywa ciągłość dostaw i ciągłość działań. To są kluczowe rzeczy. Ciągłość dostaw techniki musi zabezpieczyć ciągłość działań, żeby te działania były potęgowane, żeby intensyfikować te działania, a nie zatrzymywać, bo dajemy w tym sensie Rosji czas, żeby ona tworzyła swoje zdolności, mobilizowała się i tak jak widzimy w tej chwili, przystępowała ponownie do działań ofensywnych. No to życzymy, panie generale, światowym władcom więcej odwagi i wizjonerstwa w tym planowaniu kolejnych dostaw. Tak jest. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze właśnie to, co pan dotknął, odwagi, właśnie nie trzeba ulegać rosyjskiemu zastraszaniu, bo to jest kluczowa. Politycy czasem to podejmują to, że to jest wynik tego, no oni tak podejmują takie decyzje, dlatego że Rosja może się rozpętać trzecia wojna światowa, ale Rosja to od początku tym straszy i wiadomo, wcale nie zmniejsza się tutaj eskalacja działań ze strony Rosji, a potęguje się. I jest nieprawdą też, to jest często w tej przestrzeni, takie tego typu komentarze się pojawiają, że Rosja wyczerpuje swoje możliwości, że już rakiet nie będzie miała. To jest takie szukanie usprawiedliwień, własnych zaniechań i zaniedbań. Na to nie liczmy. Liczmy na siebie i potęgujmy i dobijajmy przeciwnika, który był słaby. I nie dobiliśmy go w odpowiednim czasie, tej sytuacji, której trzeba było. A to trzeba było przeprowadzić jesienią ubiegłego roku. Takie warunki tutaj były. Wcześniej było pod Kijowem też podobnie. Inaczej bez tego
nie da się zrealizować celów strategicznych i politycznych armii ukraińskiej. No niestety czasu już nie zawrócimy. Bardzo dziękuję panie general za tę rozmowę. Moim państwa gościem był dzisiaj generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego. Bardzo dziękuję panie generale, a państwa zapraszam na rzut na mapę już za tydzień.